Yo, cześć, tu Michał z kanału Ponarzekajmy o filmach. Dzisiaj jestem tutaj w wyjątkowej sprawie, ponieważ wczoraj dropnął do neta trailer do Pogromców Duchów, nowych Ghostbusters. I normalnie, powiedzmy sobie szczerze, ominąłbym ten trailer, czy nawet może i ten film, w sensie do czasu premiery nie zajmowałbym się nim, bo Ghostbusters nigdy nie były moim jakimś ulubionym filmem, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to klasyk. Nawet jeśli nie jakiś ulubiony film, to na pewno coś, o czym każdy wie, każdy zna piosenkę z Ghostbusters, każdy wie, czego dotyczyło. Jest to klasyczne przesłanie, gdzie grupka geeków, nerdów rozprawia się z duchami w kreatywny sposób, przy specyficznym humorze. Pierwszy trailer, nie wiem, czy widzieliście, ale jest to chyba przegrywający tylko z Call of Duty, najbardziej zhejtowany trailer w internecie. Hejt na ten trailer poszedł ogromny z prostej przyczyny. Pokazał on, jak kretyński ten film będzie, głupkowaty humor. Główna czwórka bohaterów to kobiety i nie mówcie, że jestem jakimś seksistą, ale macie filmy, gdzie dzisiejsze wciskanie kobiet, jakiś tam, prawda, homoseksualistów i tak dalej, ludzi różnych ras, ma swoje uzasadnienie i jest okej, no rozumiem to. Nie przeszkadza mi to, nawet takie filmy jak Star Wars, świetny pomysł, że kobieta teraz będzie Jedi i tak dalej. Ale jak wciskają tutaj cztery laski tylko po to, żeby... Nie wiem, no żeby właśnie nie, po co? No właśnie to jest dobre pytanie, po co? Ale chyba tylko po to, żeby odróżnić się od oryginalnej serii. No to przepraszam bardzo, ale to nie jest kreatywne, tylko to jest po prostu głupie. I humor w pierwszym trailerze właśnie taki był. Nie kreatywny, tylko głupi. Co tu dużo mówić? Czekam właśnie, chcę obejrzeć ten drugi trailer z myślą, że na pewno będzie lepszy, no bo nie może być gorszy. Ale jestem ciekaw, co tak naprawdę z tego filmu im zostało do pokazania, żeby zachęcić nas do pójścia w lipcu do kina, bo zostały 2 miesiące do premiery, a naprawdę film na razie ma bardzo, bardzo zły wizerunek. Także jestem ciekaw, co zaprezentuje sobą trailer 2. Dajmy mu szansę. It will haunt you every night. Whatever it is. No one should have to encounter that kind of evil. Except you girls, I think you can handle it. Oh, all good. Thanks. We have a gift. We see what no one else is willing to see. We do things others can't do. Ghostbusters. If there's a paranormal problem, we're the ones to answer the call. Hello. The most beautiful thing I've ever seen. What do we think of these Ghostbusters? Are they to be taken seriously? You take that aisle, I'll take the far one. Okay, you sweaty freaks, I'm about to save you from this ghost. Okay, so I don't know if it was a race thing or a lady thing, but I'm mad as hell. There's a bigger picture at hand here. Someone is creating a device that amplifies paranormal activity. We're gonna need a bigger boat. Joe. Thank you. Hey guys, check it out. Kevin, come inside. I was born to be a Ghostbuster, all right? Oh man, that's so not good. Something big is gonna happen. The word we're looking for is apocalypse. You wanna pay for this? Yeah! The government's trying to claim the event isn't supernatural. We don't want a panic. We don't want mass hysteria. Get out of the city! Get out of the city! I will kick the unliving crap out of you! And you! Especially you! Patty! Don't move! You gotta, No, I'm tired. No, listen. I'm just gonna go ahead and take off. How about that? I don't really think that's a good idea. Nope. Going to take off. Don't piss off the ghost. Really? No, trailer na pewno jest, kurde, lepszy niż pierwszy, no nie dało się tego bardziej spieprzyć, ale powiedzmy sobie szczerze, po pierwsze, wciąż humor jest głupkowaty, polega na takiej, to jest taka typowa komedia a la Melissa McCarthy, ale tutaj jeszcze jakby pogłębiona, czyli taki głupkowaty humor, typu Murzynka skoczyła, nikt jej nie zapał, padła na ziemię, takie fart joke'i generalnie. Jedna rzecz mnie zastanawia, ja dobrze widziałem, że Chris Hemsworth, który jest pieprzonym Thorem, i w ogóle jest badassem, kurde, z kaloryferem na brzuchu. Jest tutaj, kurczę, zrobiony na jakąś pierdołę, taką popierdółka tego filmu, że są te cztery laski, które są Ghostbustersami, a on jest taką pierdołą, która chciałbym być.
What? Na pewno bardzo fajnie z kolei ten trailer pod względem... Jest bardzo dużo wspomnień oryginalnych filmów, czyli te wszystkie postaci duchów, kilka znajomych twarzy i oczywiście muzyka. Ale no niestety, nie wróżę temu filmowi nic więcej jak po prostu bycie lipcowym blockbusterem, który nic z sobą nie wniesie. Natomiast dlaczego w ogóle oglądam ten trailer i o tym mówię? Ponieważ jest to bardzo ważna sprawa, jest to taki przypadek wręcz precedensowy. Jeśli ten film zarobi kupę hajsu, mimo tego, że będą tańczyć na grobach oryginalnych filmów, no to to zapowiada nieciekawą przyszłość dla innych filmów tego typu. Zaraz będziemy mieć, nie wiem, Powrót do przyszłości, relaunch, gdzie będzie para homoseksualistów podróżować w czasie, albo... co, jak będzie dobrze zrobione, to ja jestem za tym, tylko po prostu jakby... No nie widzę tego, żeby teraz każdy kultowy film był przerabiany na nowoczesny sposób, który będzie nieśmieszny, nudny, a politycznie poprawny. No bo tutaj te kobiety, no niestety, ale mi to w ogóle nie pasuje. Nie? Ja nie mówię, że nie da się zrobić filmu o kobietach czterech Ghostbusters, ale nie pasuje tutaj po prostu. No nie wiem, może im to nie wyszło. Ja mówię, no może jakby ktoś to lepiej zrobił, to by wyszło. Innymi słowy, jestem seksistą. Fuck yeah! Nie no, tak poważnie, zobaczymy w lipcu, ale... No cóż, po drugim trailerze wcale mój apetyt nie jest jakiś wielki na ten film, także... Dzięki za uwagę, napiszcie co wy o tym sądzicie, bo chyba ten trailer był jednak lepszy, ale napiszcie co wy o tym sądzicie i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.